tak, każdy kompozytor ma jakby swój indywidualny rys twórczości i wydaje mi się, że Michał Spisak pozostał w takim rodzaju jakiegoś pojęcia klasycyzmu. Jest to muzyka bardzo oczywista. Co ciekawe, kształcili się wszyscy w Katowicach. Spisak jeszcze przed wojną w konserwatorium muzycznym, Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, a potem też w różnych latach wszyscy trafili do Paryża jako stypendyści pod opiekę legendarnej Nadii Boulanger. Spisak, właściwie on mnie bardzo zadziwił pozytywnie od początku tym swoim takim oczywistym stylem. Bardzo podobno klarowną energią, którą chciał przekazać.